Wszystkie dotychczas omawiane przeze mnie na kanale oszustwa związane z okradaniem naszych rachunków bankowych. Tak naprawdę linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Ale te oszustwa nie byłyby możliwe, gdyby banki faktycznie były instytucjami zaufania publicznego. Publiczne może i są, ale z tym mówieniem o zaufaniu to trochę tak, jakby w burdelu urządzić klasztor. Witam serdecznie. Bankierzy pomagają oszustom i dobrze na tym zarabiają. Mamy oczywiście tradycyjny piątek, piąteczek, piątunio. Ciepło w zasadzie na zewnątrz, ludzie się guzdżą, jakby było co najmniej z 40 stopni w cieniu, a jest zaledwie 39. W każdym razie, drodzy Państwo, przechodząc do tematu. Pięć banków ma postawione zarzuty, ponieważ odmówiły zwrotu skradzionych pieniędzy. Źródłem tej informacji jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacja na stronie aktualności urzędu to transakcje nieautoryzowane, zarzuty wobec pięciu banków. Czyli mamy sytuację, cytując Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z konta bez Twojej zgody zniknęły pieniądze, zgłosiłeś to do banku, a ten odmówił zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji? Zgodnie z prawem na banku spoczywa odpowiedzialność dochowania szczególnej staranności w zakresie przechowywania i ochrony środków pieniężnych. Czyli, drodzy Państwo, mamy sytuację o tyle komfortową, że bank nie może zachowywać się jak przysłowiowy szatniarz. Oczywiście, że szatniarz. Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobisz? To nie tak działa. Bo zgodnie z prawem na banku spoczywa odpowiedzialność dochowania szczególnej staranności w zakresie przechowywania i ochrony środków pieniężnych. Tymczasem się zachowują w taki sposób, że aż się proszą, żeby ich okraść, prawda? W każdym razie bank musi zwrócić konsumentowi pieniądze, chyba że podejrzewa oszustwo ze strony konsumenta i zawiadomił o tym organy ścigania. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postawiłem pięciu pierwszym bankom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w związku z nieautoryzowanymi transakcjami. Są to Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, mBank oraz Santander Bank Polska. Podstawą jest analiza skarg konsumentów i reakcji banków na zgłoszenie kradzieży pieniędzy z kont. Na banku, jako na instytucji zaufania publicznego, spoczywa obowiązek podjęcia wszelkich kroków, aby zabezpieczyć środki swoich klientów. Do sytuacji, w których oszuści wyprowadzają z rachunków bankowych konsumentów środki lub zaciągają zobowiązania finansowe, dochodzi niestety bardzo często. Banki najczęściej ograniczają się do bezrefleksyjnego wykonania operacji i nie poczuwają się do odpowiedzialności, mimo że czujność mogłaby wzbudzić już sama analiza transakcji na wczesnym etapie, na przykład z uwagi na nietypowe kwoty czy walutę dokonane w krótkim czasie po zmianie danych lub kanałów dostępowych. Tymczasem banki powinny dużo sprawniej rozwijać mechanizmy, które pozwalałyby identyfikować i odpowiednio wcześnie reagować na podejrzane operacje, choćby wykorzystując dotychczasową historię zleceń klienta czy biometrię behawioralną do dalszego podnoszenia poziomu zabezpieczeń. Zamiast tego widzimy pewną arbitralność w odrzucaniu reklamacji konsumentów, a także nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie zwrotu środków utraconych w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Zgodnie z prawem, banki mają obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenia rachunku do stanu sprzed jej wystąpienia do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. Są tylko dwa wyjątki. Zgłoszenie konsumenta nastąpiło później niż 13 miesięcy po transakcji lub jest uzasadnione podejrzenie oszustwa z jego strony, o czym bank zawiadomił organy ścigania. Zarzuty wobec banków dotyczą niezwracania konsumentom pieniędzy z nieautoryzowanych transakcji w ustawowym terminie, mimo że nie zaszło okoliczności, które by zwolniły bank z tego obowiązku, a także wprowadzania konsumentów w błąd w odpowiedziach na reklamacje co do faktu autoryzowania transakcji oraz zakresu odpowiedzialności banku. Może to zniechęcić poszkodowanych do dalszego dochodzenia swoich praw. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to bankom grożą kary do 10% obrotu. Jednocześnie nadal badamy praktyki pozostałych 13 banków objętych postępowaniami wyjaśniającymi. Tak więc, drodzy Państwo, prezes UOKiK
od roku prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie nieautoryzowanych transakcji. A u mnie na kanale chyba już od samego początku kanału tak naprawdę omawiamy kwestie związane z oszustwami, a są możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że bank, drodzy Państwo, podchodzi do sytuacji, że nieważne kto spłaca, ważne, że ma spłacić. Nie tylko to, co bank nonszalancko wyrzucił w błoto, oddając złodziejom, ale do tego dolicza swoje prowizje, wszystkie dodatkowe opłaty i ma głęboko w dupie, że tak naprawdę z powodu tego, że bank nie był w stanie zachować się jak profesjonalista, to nie ma dla niego znaczenia, kto będzie spłacał. I że jest to osoba, która tak naprawdę miała pecha, bo w konkretnym banku miała rachunek, prawda? Tak czy inaczej, te 5 banków, to tak jak wspomniał pan prezes, no świnia. Świnia z tego prezesa, no jak on mógł na te biedne banki, gdzie co nóż w komentarzach państwo piszecie, niektórzy oczywiście, jacy to sami konsumenci są sobie winni, przecież widziały gały, co brały, czytały. Przecież te krystalicznie czyste banki i prezes wszczyna wobec nich postępowanie? No chamstwo, prawda? W każdym razie Bank Millennium, BNP Paribas, Credit Agricole, mBank, Santander, a pewnie będzie ich jeszcze więcej. W każdym razie podstawą zarzutów jest analiza skarg konsumentów oraz reakcji i odpowiedzi banków na zgłoszenia kradzieży pieniędzy z kont konsumentów. Wśród badanych przypadków jest również opisana 72-letnia emerytka, która przez 30 lat odkładała pieniądze na czarną godzinę. Oszust uzyskał dostęp do danych uwierzytelniających i wyprowadził z konta emerytki 170 tysięcy złotych oraz dodatkowo zaciągnął kredyt na 80 tysięcy złotych. Bank bezrefleksyjnie zmienił walutę i przelał pieniądze za granicę, doliczając do każdego przelewu opłatę za szybkość realizacji oraz udzielił wysokiej pożyczki osobie, która ma niską emeryturę, a w całej dotychczasowej historii konta preferowała bezpieczne inwestycje. Instytucja finansowa nie zareagowała nawet w chwili, gdy oszust, podszywając się pod emerytkę, zmienił jej stan cywilny z mężatki na wdowę, żeby nie była potrzebna zgoda męża do zaciągnięcia kredytu. Bank, mimo prawa obowiązującego w całej Unii Europejskiej, nie zwrócił środków poszkodowanej. Autorytatywnie uznał, że winę za zaistniałą sytuację ponosi ta emerytka, która znalazła się w trudnej dla niej sytuacji finansowej. Czyli, drodzy Państwo, potężna instytucja, która trzyma ciężko ciłane pieniądze, doszła do wniosku, no powiem to dosadnie, no po chuj takiej emerytce pieniądze, przecież ważne, że bank udzieli kredytu, zarobi na tym i tak dalej, prawda? A pan prezes banku będzie miał na kolejny samochód i spuścić biedną babę po brzytwie, prawda? Tak wygląda etyka banków. I stąd moje podejście takie, nie inne. I zawsze się będę cieszył z takich działań prezesa UOKiK, które stoją na straży społeczeństwa. Tak czy inaczej, zgodnie z informacjami prasowymi z urzędu, podobnych historii w Polsce są tysiące. Różnią się kwoty, metody działania oszustów, ale łączy je kradzież pieniędzy z kont nieświadomych konsumentów i zazwyczaj to, że bank ma w dupie klienta. A zgłaszajcie sobie reklamacje. Niestety, pomimo ustawowego obowiązku, my tych środków nie zwrócimy. A w przypadku, jeżeli jeszcze dodatkowo zaciągnięto kredyt, to zmuszają konsumentów, którzy padli ofiarami oszustów, do tego, aby ten kredyt spłacali. A to przecież na banku jako instytucji. Przepraszam, no jeżeli czytam, że bank jest instytucją zaufania publicznego, to ja zamiast księdza mam kurwę po prostu w ołtarzu. Tak, dosłownie mniej więcej jest taki sam dysonans. I to nie ma na celu, czy nie miało na celu obrażenie czyichś uczuć religijnych. Bo ta pani się tam absolutnie nie nadaje, ale też się nie nadaje mówienie o instytucji zaufania publicznego w przypadku banków, które okazuje się, że no, w świetle tego, co przekazuje urząd, zachowują się w sposób taki, że żerują na czyimś nieszczęściu. Mało tego, zdaje się, że i to, skoro banki podchodzą do tego bezrefleksyjnie, to znaczy, że na tym zarabiają. A skoro na tym zarabiają,
to biorą współudział w przestępstwie i są po tej drugiej stronie barykady. W związku z powyższym nie ukrywam i Państwu radzę to samo. W sytuacji, w której zaczną niektóre banki upadać, to Państwo nie powinno ich dotować, a myśmy powinni zacząć szampany otwierać. Bo może czas w którymś momencie coś zmienić. W każdym razie do sytuacji, w której oszuści wyprowadzają z rachunków bankowych konsumentów środki lub zaciągają zobowiązania finansowe na tych, że konsumentów dochodzi bardzo często. Ale dochodzi dlatego, że banki pomimo procedur wiedzą, że ktoś im to odda. A odda to osoba, która w zasadzie, no powiedzmy otwarcie, jest to tylko i wyłącznie efekt taki, że płaci koszty czyjejś niefrasobliwości ktoś zupełnie niewinny. Ktoś jest z boku całej sytuacji i powinien mieć zaufanie do banku, prawda? I przecież, drodzy Państwo, artykuł 46 ustawy o usługach płatniczych stanowiącej tak naprawdę implementację przepisów unijnych wynika z niego, że banki mają obowiązek zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji lub przywrócenie rachunku do stanu sprzed wystąpienia takiej transakcji. I to do końca następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. I wyjątkiem tak naprawdę są tylko dwie sytuacje. Zgłoszenie konsumenta nastąpiło później niż 13 miesięcy po transakcji lub istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa ze strony rzekomo poszkodowanego konsumenta, o czym bank zawiadomił policję lub prokuraturę. W innych przypadkach bank ma obowiązek przywrócić rachunek do stanu sprzed dokonania przez oszustów nieautoryzowanej transakcji. Czyli na przykład w przypadku zaciągnięcia przez oszustów zobowiązania finansowego musi zwrócić środki na konto klienta. A te zarzuty wobec pierwszych pięciu banków dotyczą właśnie m.in. niezwracania konsumentom pieniędzy z nieautoryzowanych transakcji w ustawowym terminie, mimo że nie zaszły okoliczności, które by zwolniły bank z tego obowiązku. I drodzy Państwo, my oczywiście możemy opowiadać, jak to w którymś momencie są przełamywane bariery zabezpieczenia, czy też psychologicznie, przecież jesteśmy podchodzeni w sposób typowo psychologiczny, gdzie pomimo ostrzeżeń, czy tu na kanale, czy gdziekolwiek indziej, jednak coś się stanie i bank, który miałby nawet możliwość wychwycić pewne rzeczy, bo przecież nie na co dzień czyści się konto, dodatkowo bierze się kredyt, prawda? To nie robi nic. A potem jeszcze pojawia się kwestia, którą z kolei bardzo często Państwo możecie spotkać na kanale. Akcja windykacja, prawda? Firmy windykacyjne wydzwaniają. Czyli taka osoba, która miała pecha i miała konto w którymś konkretnym banku, nie dość, że buja się z bankiem, buja się z firmami windykacyjnymi, to jeszcze sporo ludzi twierdzi, że ona jest sobie sama winna, prawda? A w takiej sytuacji, gdy oszustom udaje się rozpracować bankowe procedury i zabezpieczenia, to bank przecież nie może być sędzią we własnej sprawie. Arbitralnie odrzucając reklamacje konsumentów oraz wbrew obowiązującemu prawu wstrzymując się od zwrotu środków. I jeżeli chodzi o pana prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to skoro ustalił, że banki mogą wprowadzać konsumentów w błąd w odpowiedziach na reklamacje dotyczących nieautoryzowanych transakcji, to uważam jedną rzecz, że kara powinna być adekwatna do zawinienia, a to, że pan prezes bada jeszcze kwestię związaną z 13 innymi bankami, to w przypadku nieprawidłowości przecież pan prezes może postawić zarzuty kolejnym instytucjom finansowym, a dodatkowo za to grożą kary do 10% obrotu. I życzyłbym dokładnie tego, aby te kary były w tej wysokości. A z naszej strony musimy pamiętać, drodzy Państwo, jedne, że odnoszę takie dziwne wrażenie, pomimo tego, że nasze państwo zaczęło walczyć z gotówką, z obrotem, wejść w obrót bezgotówkowy, tak jakby ta gotówka była największym wrogiem, ale patrząc się, jak działają banki,
to warto się zastanowić, czy jednak ta gotówka w tej skarpecie, pomimo że traci przez inflację. Przepraszam, niezły żarcik, prawda? Tak jakby na lokacie było dużo więcej. W każdym razie, czy ta gotówka w tej skarpecie nie jest bezpieczniejsza niż w banku? Bo skoro bank ma gdzieś klienta, to może nie warto tam trzymać pieniędzy, które są tylko i wyłącznie zapisem, którego nawet nie respektuje sam bank, prawda? I drodzy Państwo, jeżeli oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje z Państwa konta, to jak najszybciej należy skontaktować się z bankiem za pośrednictwem ich oficjalnej infolinii, zgłosić taką transakcję, zmienić dane do logowania do aplikacji bankowej bankowości elektronicznej, zastrzec kartę, ale drodzy Państwo, dodatkowo warto zawiadomić policję, aby mieć podkładkę, a jeżeli bank odrzuci Państwa reklamację, to z jednej strony możecie poprosić o pomoc rzecznika finansowego i zachęcam, bo w kilku takich sprawach akurat, jeżeli chodzi o ekspertów rzecznika finansowego, to była tak duża pomoc, że stąd pojawiły się odcinki na kanale, które były w obronie rzecznika finansowego w sytuacji, kiedy chciano ten urząd zlikwidować. A mam wrażenie, że w tej chwili i UOKiK i rzecznik finansowy to są chyba jedyne dobrze działające urzędy. I tym razem paskudnym akcentem. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Zostawiam z przemyśleniami. I do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się.